No to co? To jest mistrzostwo, nie? Jak mi się podoba takie kolorowe szkło. Ładnie wyglądają. Kto to wymyślił? 6 rano, a ja jadę. Z całą rodzinką. Hello. No jesteśmy na miejscu, a zaraz zobaczycie dokładnie gdzie. Ale to jeszcze was potrzymam chwilę w niepewności. Dobry. Siemka, no jest to Nodni Marcin. Siemano. A tu kto? Siemasz Gałgan. A widzisz? A właśnie Grek z Szarem poszedł, a zaraz potem wrócą, nie? Jak się stale, no co za spotkanko? Muszę sobie nagrać. Jak się jechało? W miarę dobrze. Żeby to od początku można było jechać autostradą, to by było szybciej. My tu sobie z Flamingiem gadu gadu, a tu Grzesiu. No, ale zaskoczenie wielkie. Piąteczka. Szkoda, że tak krótko. Że wolne szybko, bo uciekną. Zlot youtuberów się zrobił. Ej, tak na głos. O, dobra. Dzień dobry. Jest spotkanko. Cześć. Cześć. Szkoda i autograf, jak już cię gonią z tamtego końca. No przecież ma kartkę i długopis za was. Też jak komuś coś brakuje, to też można. Takie są fajne. Te kolorowe mi się podobają takie. No to takie ładne, nie? Co ci się podoba? No to. Te brązy. Te brązy. Takie inne. No. Jaki? Ten? Nie, ja myślałam o tym. Aha, to o jeszcze ten ładny, tego nie widziałam. Bo wiesz co, ten jest większy. A no to ten jest ładny, weź ten sobie. No tylko ciekawe ile kosztuje, bo ja ci będą pięć. No coś zapytać. Tam ta pani chyba w tej bluzie. Tam? No. Nie podnoś, na razie za błędy. Tego? Tak? 25. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Poczekaj, ja cię muszę poczęstować moją zupą. Trzymajcie się. Siema. Coś gałgam. Powodzenia. O proś, będzie do kolekcji, dziękuję. Ale to nie wszystko jeszcze.
Góreczka? Nie, dziękuję, dziękuję. For you. Co? Dla mnie? Przesyłkę. Ja wcale nie wiedziałem, że będziecie. Wcale... Ja też nie wiedziałem, że będziesz. Nie wiedziałem. O ile? Nie ma gadania. Taki asortyment to wiesz. Proszę bardzo. To trzymasz? Trzymam. Ja się lewo na nogach trzymam. Trzymaj. Adapter? Będziemy grać. Nie gra. Marzej tu nie ma rączek. Dzięki, pudełko do oddania? Nie. Gratisie. Wielkie dzięki. Słuchaj, nie? To bardzo cięty, uważany za sprzedanie. Proszę, nie byłem. Poczekaj. Dobra, też dostawa towaru. Dobra. Dziękuję bardzo. Odłóż mi to, co? Dobra. No co tu się dzieje? No właśnie tak. A ty co dostałeś? Pokazuj. Czekaj, bo nie mam wolnego. Ile ta torba? Otwieraj. Otwieraj. Ludzie, no Mikołaj mnie odwiedził. No broda jest drobna. Ja miałem większą, ale się odwaliłem. Jak ty skarżby? Parzymy kawę. Zarobisz na paliwo. Na paliwo? Jak się ta blacha sprzeda, to... To będzie dobrze. Na paliwo. Tam to elektroniczne działa jakby co. A co to jest? Radio budzik czy budzik? Działa. A teraz wchodzę do Flaminga od, że tak powiem, od zaplecza. Sony. To nie wiem, czy to jest Fiat, czy Polonez. Patrz, jakie masz rarytasy. To Poloneza. Tu masz na pewno duży Fiat. No to do dużego Fiata, no w fajnym stanie. Powiem ci, że linka od Sania, a najbardziej to mi się podobało. Łapiesz zestaw naprawczy, no. To mnie rozwalił. Ale kurde, fajne. Ja właśnie coś takiego mam, nie? Tylko właśnie w takiej, wiesz, zgrzewce jakby, nie? Na kartoniku i w takim tym, a to? Zestaw naprawczy, nie? FSO 125P. To będziemy naprawiać. Pokazujemy. No. Popielniczki, tak. Chromy są ładne. Są ładne, chromy z sprężynek tylko. No i tam masz lampę, co uważasz, to bałem. To facet, który musi być dziwy, nie wiem, to stylnie. No, bo nie na ten... No i pompka. To jest taka sama jak do tego. To jest... Teraz Flaming towar spod lady wyciąga. Tak, to jest tym towarem spod lady. Zobaczcie. Tym, co wyciągłeś spod lady. Wszystko jest, zobaczcie. Zobaczcie. Z kruszonką, śliwka pewnie, no, no coś to pycha. Śliwka, no. Przepis weźmiemy później. Weźcie sobie, wyciągnę sobie. Zadaję sobie na tacku, bo nie chcę ten. Dziękuję. Dariusz? Ja to jak zwykle to duże. Przepraszam bardzo, a to radio w jakie cenie? 150 zł. Kurde. Tyle pieniędzy, panie. Dycha da. Ale euro. O, jaka tareczka. Taka samą mamy, nie? O. Co tam? Nie ma czterech.
Kurwa, no, no to, ale to Suzuki jest, wiesz? No sztuka by była, nie? Ja gra w Wisła, ja gra w Wisła. Na te wszystkie trzy chciał 30 zł. Tam byłoby to bardziej. Jak mi się podoba takie kolorowe szkło. Ładnie wyglądają, nie? Ładny. No to co? To jest takie do oparzenia, czyli to jest ładne. To jest mistrzostwo, nie? Piękne jest. No, a taki zestaw, jakbyśmy w tym podali kawę z tego, z ekspresu, lux, to też ładne. To. Tak się na PRL-a bierze. Ładnie. Koszyk jest za 80. A te kurki? To jest za 100. Ona jest biała, ale na przykład ranty i ogonek ma taki jakby przechodzi. No widzę właśnie, no. Przechodzi właśnie taki jakby turkus. Mhm. Ma na przykład też plamki z turkusu. No, no. I transparent. Jak zaczynałem, tak z rok, dwa lata się w to bawiłem. No i kupiłem z ciekawości po prostu, co mi się podobało, jakieś fajne figurki i tak dalej. Była taka mini figurka, której w życiu nie widziałem. Zwykła tylko miata. Po tym okresie, czy to jest stare lub nie. No. Dlatego ja bym tam jedynkę z przodu postawił. Dobry. I zobaczył, co będzie. I zobaczył, co będzie. Targ w Tarucie się już kończy. Niewiele zarobiłem. Moro, idę z pustymi kieszeniami do domu. Może poratuje pan. Normalnie musimy cię wesprzeć. Masz. A uruchomiłem sobie wsparcie na YouTubie. Tak się zarabia pieniądze. No. Co? Taka suszareczka działająca, rozwijany kabel. Takie jeszcze nie widziałem. Do odkurzacza, ale gdzie to się zwija? Różowa, nie? Flamingowy prąd. Dobra, my już powoli lecimy, żegnamy się ze wszystkimi, a trochę paskuje. Przyjechał bandat do tyków. Fajnie było. No super, super, mega. Teraz wy przyjeżdżacie do nas. Targ starości do Sierada. Nie ma. Zorganizuj. Myślałem na tym. Także pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Dzięki za odwiedziny. I zbijamy piąteczki. Pozdrowiam. Na razie. Wyjeżdżamy z tych. I oczywiście na SC Korek. Jakby mogło być inaczej. A na koniec paczka od Gałgana, której się oczywiście nie spodziewałem, także kogo jeszcze Gałgana nie ma, także zapraszam. No i my już w domku, dogryweczka z otwierania paczki od Gałgana. Jeszcze raz wielkie dzięki. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Oho. Ho, ho, ho. Tusiek.
Coś tu jeszcze jest. O, chyba wiem. No, dokładnie. Jeszcze coś. I tak jak myślałem, jest kolejny do kolekcji. Kufel Gaugana na zdrowie. A żeby tego było mało, żeby to dopełnić, to najprawdopodobniej oczywiście wieśniaczka. Wielkie dzięki Gaugan jeszcze raz. I buteleczka zostanie, bo jest fajnym koreczkiem. Lux. Także polecam wszystkim, kogo jeszcze nie ma u Gaugana, to zapraszam. A tu jeszcze taka szybka dogryweczka. Oto są nasze zakupy z targu staroci w Tychach. O, Natalka mówi moje zakupy. To będzie na cukiereczki. Oczywiście wszystko kryształy. Piękny wazonik. A popielniczka od Flaminga. Pozdrawiam wszystkich. Tym razem już naprawdę ostatnia dogryweczka. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o subskrypcji. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej!